W bawełno wijać nie zamierzam, dlatego po prostu spodziewaj się tego typu zadań na Twoim egzaminie. Swoją niezależną analizę zacząłem od zadań zamkniętych, przez nagrywanie filmów, prowadzenie live'ów, korepetycji, chcąc, nie chcąc, tarkusze już mi się śnią po nocach. Kiedyś już robiłem takie zestawienie, tylko od tamtego momentu, po pierwsze, doszła zdecydowanie większa ilość arkuszy, po drugie, zaszły pewne zmiany, no i po trzecie, wrzuciłem tam statystyki z arkuszy gimnazjalnych, bo wtedy za bardzo nie było na czym bazować. Także przydało już by się to odświeżyć. Zatem wygląda to następująco: zaznaczam, że są to tylko zadania zamknięte, no otwarte, jeszcze przyjdzie czas. Z niezależnej analizy wynikło jasno, że pierwiastki, potęgi i o dziwo średnia arytmetyczna, trochę mnie to zdziwiło, zalewają arkusz częściej niż trądzik twarz 15 -latka. Następnie mamy procenty, stosunki, proporcje, jak zwał, tak zwał, ułamki, kąty, objętość podzielności, prawdopodobieństwo. Zaznaczam, że są to typy zadań, przykładowo kategoria ułamki to zadania typowo dotyczące ułamków i w zasadzie niczego innego, także bierzmy na to poprawkę. Przykładowo wyobraź sobie, że liczysz pole trójkąta. siłą rzeczy w samym wzorze tam pojawia się ułamek, przegląd na kwadratu, znajdziesz tam pierwiastki i tak dalej, i tak dalej, ale na spokojnie przerobimy sobie wszystko. Dalsza forma tego odcinka będzie wyglądała w taki sposób, że zrobimy sobie po jednym zadaniu z każdej kategorii. Co prawda nie chcę, żeby film trwał 30 minut, więc nagram też drugą część tego filmu. Zatem przechodzimy do sedna materiału. Mamy zadanie siódme, które dotyczy Potęg, czyli tej kategorii, która pojawiała się w zasadzie najczęściej razy i bym się takiej właśnie spodziewał na egzaminie. Zatem która z podanych niżej liczb nie jest równa 3 do potęgi 15? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Czytała Krystyna Czubówna. Zatem mamy zrobić coś takiego, że liczymy każdy podpunkt i jeżeli jakaś liczba, jakiś wynik nie będzie właśnie 3 do potęgi 15, no to jest to właśnie ta poprawna odpowiedź. No to mamy sobie A. I jaki tutaj będzie problem? 3 razy 3 do potęgi 14. Standardowo działamy na potęgach w jaki sposób? Patrzymy, czy są równe podstawy. Tutaj jest 3 i tu jest 3, zatem na pewno możemy sobie przepisać trójkę i dodajemy potęgi. Tylko jaką potęgę tu dodać? Jak w zasadzie nie ma żadnej. Jeżeli macie samą trójkę, nieważne, macie obojętnie jaką liczbę, to wszędzie możecie dopisać do potęgi pierwszej. No bo 3 do potęgi pierwszej to jest to 3 i tyle. Zatem dodajemy potęgi. 1 dodać 14 i mamy tak: 3 do potęgi 15, czyli ten wynik nam pasuje. Mamy sobie teraz kolejny punkt, czyli B, i jest to 3 do 9 razy 3 do 6. Tutaj chyba najprostsza rzecz, no bo przepisujemy podstawę i dodajemy potęgi. 9 dodać 6, zatem mamy 3 do potęgi. 9 dodać 6 jest to 15, zatem wynik nam się zgadza. Teraz C. Mamy sobie 3 do potęgi 17 podzielone przez 9. I tutaj jest taki problem, że nie mamy równych podstaw. Ale dziewiątka jest o tyle charakterystyczna, że możemy zamienić ją jako 3 do potęgi drugiej, no bo 3 do potęgi drugiej jest to 9. Przepisujemy na razie 3 do 17, żeby był jakiś tam porządek. 3 do 17 podzielone przez 3 do drugiej. Jeżeli mamy takie same podstawy, no to możemy teraz działać na potęgach. Tutaj mamy dzielenie, zatem odejmujemy. Tutaj dodawaliśmy, ponieważ było mnożenie, tutaj odejmujemy, ponieważ jest dzielenie. Przepisujemy podstawę 3 do 17 minus 2 i mamy 3 do potęgi 15. I zgadza się jak najbardziej. Teraz przechodzimy sobie do punktu d. I mamy 3 do potęgi piątej i jeszcze jest to wszystko wrzucone do potęgi trzeciej. Co robimy w takiej sytuacji? Kolejny ważny case. Jeżeli mamy jakąś liczbę podniesioną do potęgi, a potem jeszcze jest to podniesione do kolejnej potęgi, no to mnożymy po prostu mamy 3 i mnożymy 5 razy 3. 5 razy 3 będzie to przepisujemy podstawę 3 do potęgi 15 zgadza się znowu. No to już siłą rzeczy musi być to odpowiedź E, ale jeszcze to sobie sprawdzimy. Otóż tutaj mamy e i jest to 9 do 15 podzielone przez 3. Tutaj pamiętamy z poprzedniego przykładu, w zasadzie pierwszego. Jeżeli mamy samą liczbę, to możemy bez problemów dopisać jedynkę. 9 to nic innego jak 3 do potęgi drugiej, ale pamiętamy, że jeszcze ciąży nad tym ta piętnastka, ta piętnasta potęga. Zatem przepisujemy. Dzielimy przez 3 do pierwszej. Pozwolicie, że będę pisał teraz tutaj. I mamy tak, 3 do potęgi 2 i do 15. Pozbywamy się tego nawiasu w taki sposób, że mnożymy te potęgi przez siebie. Będzie to 3 do potęgi 2 razy 15 podzielone przez 3 do pierwszej. Będzie to 3 do 30 minus 1, no bo dzielone przez 3 do potęgi pierwszej. I będzie to 3 do potęgi 29. No to widzimy, że ten wynik nam się nie zgadza, miało być 3 do 15, a jest 3 do 29. Ok. Teraz zadanie możemy sobie zrobić ósme. Tutaj są pierwiastki i zarazem ułamki. No to tak, wartość wyrażenia pierwiastek 1 dodać 25 144. Na razie sobie przepiszmy 1 dodać 25 144. Tutaj taka ważna rzecz, ja to może jeszcze przybliżę. Jeżeli macie załóżmy chleb i połowę chleba, to łącznie macie półtora chleba, tak? Tak samo tutaj. Możemy to sobie bez problemu dodać, że jest to 1 i 25, 144. I teraz musimy to spierwiastkować. Tylko tutaj najpopularniejszy błąd jest taki, że ludzie pierwiastkują tutaj ten pierwiastek z 25 i pierwiastek ze 144. A tak nie robimy. Najpierw musimy zamienić tą liczbę na ułamek niewłaściwy. Zatem będzie to pierwiastek. I zamieniamy na niewłaściwy 144 razy 1, 144, dodać 25, będzie to 169, 144. I teraz nakładamy sobie pierwiastek na każdą liczbę 169 i tutaj pierwiastek 144. Tutaj znowu polecam Wam zapamiętać tabliczkę pierwiastków, ponieważ teraz z łatwością wiem, że pierwiastek ze 169 to jest 13. Nie wiem, czemu pierwiastek chciałem zapisać, a na dole mamy pierwiastek ze 144, czyli 12. Sprawdzamy, czy jest taka odpowiedź. Nie ma w ogóle, ale to jeszcze można uprościć, że jest to 1 i 1, 12. No to mamy odpowiedź B. Teraz mamy sobie drugą część. Wartość wyrażenia przepiszmy to. Pierwiastek trzeciego stopnia 3 dodać 3, 8 i jest to równe jakiś wynik. No to liczymy podobnie jak poprzednio, dodajemy sobie tą liczbę do ułamka. Zatem będzie to pierwiastek trzeciego stopnia 3 i 3. Ósme. Zamieniamy to znowu na ułamek niewłaściwy, zatem będzie to 8 razy 3. 24 dodać 3 to będzie 27. 27 ósmych mianownik przepisujemy i nakładamy pierwiastek na 27, i nakładamy pierwiastek na 8, czyli do góry będzie 3, a na dole będzie 2. Trzy drugie to nic innego jak jeden i jedna, druga, dlatego będzie to odpowiedź C. Odnośnie pewniaków, to niedawno odbył się live dla osób, które zakupiły dodatkowe materiały. Szczegółowo mówiliśmy tam sobie wszystkie zadania, na bazie których sporządziłem statystyki do tego odcinka. Dodam jeszcze, że pakiet ten możecie wreszcie kupić na stronce. O zgrozo, ile to trwało! Także taka mała reklama z mojej strony. Jeżeli bylibyście zainteresowani, to całą listę bonusów znajdziecie na stronce. A tymczasem wracamy do zadań. Zadanie dziewiąte jest to typowe zadanie na średnią arytmetyczną i mamy sobie państwa nowaków, którzy mają trzy córki i jednego syna. Średnia wieku wszystkich dzieci państwa nowaków jest równa 10 lat, a średnia wieku wszystkich córek jest równa 8 lat. Ile lat ma syn państwa nowaków? Można by to bosaj przedstawić standardowo, jakbyśmy liczyli w zasadzie średnią ocen, czyli bierzemy sobie ułamek i mamy sobie. Trzech synów, czy córki tam były? Trzy córki. Dajmy 3x i dodać y jako syn. Ile łącznie mamy sztuk tych dzieciaków? 3 córki, 1 syn, zatem dzielimy przez 4 i wiemy, że średnia wszystkich dzieci państwa Nowaków jest równa 10 lat. Mamy dwie niewiadome, wy co prawda nie macie tego w ósmej klasie, ale tutaj można sobie prosto to podstawić. Pod x wstawiamy wiek córki, czyli 8 lat. Podstawiamy, będzie to zatem 3 razy 8, dodać y, no i y akurat nie znamy, to jest wiek syna podzielone przez 4 i jest to równe 10. Teraz, żeby to uprościć, mnożymy sobie razy 4 w celu pozbycia się tego mianownika. 3 razy 8 od razu sobie policzymy, że jest to 24 dodać y, wybaczcie, bo podobnie piszę 4y i jest to równe 10 razy 4, 40. Zatem 24 dodać y jest równe 40. Rozwiązujemy to jako typowe równanie. Zatem y zostawiamy tutaj po jednej stronie. Jest to równe 40, a 24 ląduje na drugiej stronie równania i zmienia znak minus 24. Zatem y, spróbuję jakoś to inaczej pisać tego y. I to jest równe 40 minus 24, i jest to 16. Zatem syn ma lat 16. Można byłoby to jeszcze w inny sposób zrobić, że skoro są trzy córki, średnio mają 8 lat. No to łączne, łączny ich wiek to jest 3 razy 8, czyli 24, i skoro ma czwórkę dzieci i średnio mają 10 lat, to robimy sobie 4 razy 10 i jest to 40. I teraz czym się różnią te dwa zapisy? Z tym, że tutaj był syna, tutaj syna nie ma, to są same córki. I robimy 40 minus 24 i też będzie równe 16. Jak to woli, od wyboru do koloru. Podzielność liczb umieściłbym nieco wyżej, ponieważ fakt, że jest to typowe zadanie na podzielność, ale podzielność liczb nam się przydaje w wypadku, gdy mamy jakieś ułamki dziwne i chcemy skrócić na np. przez 3, a nie wiemy czy się skraca, przez 9 itd. Tak dalej. Dlatego podzielności liczb warto znać. Mamy sobie piłki tenisowe, zapakowano do 186 jednakowych pudełek, do każdego z tych pudełek włożono po 6 piłek. No i zadanie naprawdę lub fałsz. Liczba wszystkich spakowanych piłek jest podzielna przez 4. No to musimy zobaczyć, ile mamy tych piłek, nie? Mamy, skoro mamy 160, 186 jednakowych pudełek i w każdym pudełku jest 6 piłek, to mnożąc 6 razy 186 otrzymamy ilość piłek. Wybaczcie, ale akurat to zadanie znam na pamięć Nie potrafię tego wymazać nagle z głowy Ale tu będzie wynik z 1116 I teraz sprawdzamy, czy ta liczba piłek jest podzielna przez 4 No bo takie jest polecenie 1116 Jak sprawdzić, czy ta liczba dzieli się przez 4? Jest taka zasada, że Ja to może przybliżę Jeżeli dwie ostatnie liczby tworzą nam liczbę podzielną przez 4 To cała liczba przez 4 się również podzieli W tym wypadku mamy 16 No i czy 16 podzieli się przez 4? 4, no oczywiście będzie to 4, jest podzielna, czyli liczba wszystkich spakowanych piłek jest podzielna przez 4. I teraz druga część. Wszystkie te piłki można było spakować do większych pudełek po 9 piłek w każdym. No to skoro mamy 1116 piłek, no to sprawdzamy, czy ta liczba się podzieli przez 9. Jeżeli się podzieli, no to można spakować do większych pudeł. Jaka była zasada podzielności przez 9? Jeżeli suma cyfr tej liczbie będzie podzielna przez 9, to cała liczba przez 9 się podzieli. Zatem dodajemy wszystkie cyfry 1 dodać 1 dodać 1 dodać 6. Każdą cyfrę dodałem i teraz sprawdzamy, czy ta liczba podzieli się przez 9. No, akurat tutaj nam tak fartownie wyszło, że wszystko, cała ta suma cyfr była równa 9 i czy 9 się dzieli przez 9. No oczywiście czyli na pewno się taka liczba przez 9 podzieli. I zarazem można umieścić te piłki do większych pudełek po 9 w każdym. Kolejny pewniak i tak jak mówiłem, fakt, że to są zadania typowo na ułamki, ale ułamki naprawdę macie wszędzie, czy liczycie średnią, czy liczycie procenty, czy musicie prawdopodobieństwo określić, wszędzie są ułamki. Mamy sobie zadanie trzecie, daruję sobie polecenie, mamy obliczyć to, to wyrażenie i sprawdzić, która odpowiedź pasuje. No to mamy sobie 3, siódme, dodać 3. I mamy sprawdzić, czy ta liczba jest mniejsza od 1, czy większa od 1. No na samym początku ciężko powiedzieć, jakkolwiek nie da się za bardzo strzelać, dlatego trzeba to sprowadzić do wspólnego mianownika, bo chcemy dodać te ułamki. A więc tak, to mnożymy razy 5, to mnożymy razy 5, to mnożymy razy 7 i to mnożymy razy 7. Taka jest najprostsza droga, żeby uzyskać wspólny mianownik. Czasami warto pokminić, może będzie jakiś mniejszy, no ale tutaj no, trzeba akurat dążyć do mianownika 35. Zatem. 3 razy 5 będzie to 15 na dole, mianownik 35. Dodajemy do tego 3 razy 7, to będzie, o Boże, co ja napisałem 21, 35 dodajemy liczniki, będzie to 36 przez 35. No i teraz możemy to uprościć, zatem wyciągamy jedynkę, do góry będzie 1, a na dole 35. I wiemy, że ta liczba będzie większa od 1 z racji tej, że no tutaj mamy z przodu jedynkę i jeszcze jakiś kawałek. Druga część zadania, tutaj warto się popisać sprytem. Otóż nie trzeba tego znowu zamieniać, bo zauważmy, że to jest taka sama liczba, tylko różni się znakiem. Dlatego przepiszemy tą liczbę, tylko zmienimy znak. Nawet jestem na tyle leniwy, że to zrobię tak. Wymarzę sobie znak. I tutaj dam minus. Zatem no nawet nie trzeba tego obliczać, ale będzie to minus 6,35, ale nie trzeba było tego robić, ponieważ od mniejszej liczby odejmujemy większą, zatem liczba na pewno będzie ujemna. Aktualnie na ekranie widzisz trzy typy pewniaków z egzaminu, które rozwiąże w mniej niż 30 sekund każde. Ja sobie zdaję sprawę, że wygląda to jak skamrodem z, z Instagrama, ale zaufajcie mi. Znając odpowiednie sztuczki, da się to na spokojnie ogarnąć. Mówiłem na początku, że będzie druga część, więc te zadania i podsumowanie tego odcinka widzisz po lewej stronie, a po prawej znajdziesz film przedstawiający pewniaki i statystyki o zadaniach z treścią. także wybierz coś dla siebie, siema.